Na jakiej stawce VAT powinno się rozliczać projekty wnętrz? 8 czy 23? No to jest ciekawe pytanie. Dlatego, Bo że to się pojawia. Jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie do końca nie ma. Generalnie jest sporo interpretacji, które mówią, że można stosować stawkę 8%, ale pod warunkiem, że ona spełnia szereg przesłanek i nawet sobie to je tutaj przygotowałem, bo spodziewałem się pytania, to musi być związane z działalnością tak zwaną twórczą i opartą na prawach autorskich. Tak? Tu nie możemy za bardzo podciągać tego pod budownictwo mieszkaniowe, choć są interpretacje, które też to robią. Natomiast tutaj to bym robił z ostrożnością i wykazywał niezaprzeczalny związek. Natomiast drugą opcją jest właśnie sprzedaż praw autorskich do projektu, czyli muszą mieć, przeczytam wręcz, mieć źródło w pracy człowieka i stanowić przejaw działalności twórczej i posiadać indywidualny charakter, czyli tak jak dzieło, jak przyrównamy to do obrazu, tak? Kopia obrazu i sprzedaż tych obrazów w kopiach, 23 w waszym przypadku, a pierwszy oryginał 8. Okay. I generalnie to jest jakby podstawa co rozróżnienia, tak? Natomiast na przykład, projekt powiedzmy będzie w 8%, a jeżeli już na przykład bierzemy nadzór nad budową, to już niewiele pracy twórczej, to już będzie na 23. Dobrze rozumiem? Tak, generalnie tak. Znaczy w projekcie, gdzie myśmy się, no też projekt też w jakimś stopniu myśmy sprawili, że on ma ten indywidualny charakter, tak? Bo czasami używamy starych projektów, nie? I pytanie, tak, czy to jest ten charakter twórczy, no to konia z rzędem, kto jest w stanie na to odpowiedzieć. Natomiast my w razie pytania urzędnika musimy umieć odpowiedzieć, więc mówimy, no tak, ale ta kreska zmieniła wszystko, jeżeli dodaliśmy jedno. Mała rzecz zmienia wszystko. Ale tak bywa, tak? To nie jest niemożliwe. Nie? Natomiast no, musimy kłaść nacisk na tą działalność twórczą i ten indywidualny bardzo charakter, czyli tak naprawdę na to, że ta praca architekta jest tak naprawdę dziełem sztuki, a nie zwykłym rzemieślniczym zawodem. Tak? I tak długo jak jest rzemieślniczym zawodem, to 23, a jak jest dziełem sztuki, to 8, bo wspieramy piękno.